Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się w mieszkaniu pani Marii Jabłońskiej, córki profesora Adama Moździńskiego, w mieszkaniu przy ulicy Chopina. W tym roku przypada wiele rocznic, między innymi setna rocznica wybuchu I wojny światowej, 75-lecie wybuchu II wojny światowej, czyli napadu Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 roku, następnie 17 września tegoż roku odbyła się agresja Związku Sowieckiego na Polskę. W tym też roku przypada 70-lecie wybuchu Powstania Warszawskiego, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku oraz 70. rocznica oswobodzenia czy wyzwolenia Lubartowa spod okupacji hitlerowskiej. Odbyło się to 22 lipca 1944 roku. Data 22 lipca jest przyjęta ogólnie, ale to są kwestie sporne i na ten temat różne rozbieżności. Pani Maria Jabłońska, córka znanego profesora jeszcze z czasów przedwojennych, Adama Moździńskiego, będzie opowiadała o swojej rodzinie i o swoim ojcu, który był zaangażowany w działalność konspiracyjną. Proszę bardzo, pani Dzień Maria. dobry Państwu. Urodziłam się parę lat przed wojną. Jestem córką nauczycieli. Zacznę może od dziadków. Dziadek mój, Teodor Moździński, urodził się w Warszawie na Pradze i w wieku kilkunastu lat, jak to było w zwyczaju, ponieważ pochodził z wielodzietnej rodziny, wyruszył za chlebem w Polskę i w ten sposób trafił do Firleja. Tutaj zaczął pracować we młynie czy w tartaku, już tego dokładnie nie wiem. Poznał młodą dziewczynę i ożenił się. W bardzo młodym wieku obydwoje się pobrali. Dziadek mój urodził się w 1860, babcia w 1862. Mieli siedmioro dzieci, z tego tylko dwoje się wychowało. Pięcioro zmarło, czy to na kokluś, czy na krup. Natomiast ojciec mój, jego siostra Anna, późniejsza Krukowa, przeżyli, dożyli. I w latach, nie wiem w których latach, kamże ojciec chodził do szkoły najpierw powszechnej w Fileju, potem się przenieśli do Lubartowa całą rodziną. Nie wiem, w którym to roku było, może 1910, może później. I mieszkali na ulicy Bandurskiego, obecna zdaje się księdza Szulca, Tak. w domu państwa Jeziorów, który stoi do dziś. Ojciec mój tutaj chodził do szkoły, ponieważ dziadek był, nie wiem jak to nazwać, był robotnikiem takim najemnym, rąbał drzewo, więc w domu nie przelewało się, ojciec musiał wcześniej pójść do pracy. Mając 15 lat, uczył dzieci języka polskiego w Nowej Woli, w Woli Sernickiej, dojeżdżał tam, bo wtedy były wszystkie szkoły, byliśmy pod zaborem rosyjskim, więc wszędzie był język rosyjski. Na to nawet są dokumenty potwierdzone u notariusza, że jeździł i tam uczył. Później zdał do gimnazjum prywatnego, też potrzeba było pieniędzy. Więc pracował razem z ojcem całe wakacje, no i skończył gimnazjum prywatne w 23 roku. I jeszcze ciekawostka, że uczył go również ksiądz Schulz, który uczył potem parę pokoleń. I nawet na zdjęciu maturalnym właśnie jest ksiądz Schulz. Następnie ojciec został powołany do wojska i skończył podchorążówkę w Poznaniu, w stopniu to już nie wiem jakim. A następnie zdał egzamin na Uniwersytet Warszawski na Wydział Prawa. Niestety warunki materialne, konieczność utrzymania rodziny spowodowały, że musiał przerwać tą naukę i wrócić do domu. Wtedy wstąpił na wyższy kurs nauczycielski, skończył ten wyższy kurs nauczycielski, przedmiot matematyka, fizyka i zaczął pracować w szkołach lubartowskich. Teraz jeżeli chodzi o matkę, więc moja matka, a właściwie babka, nazwisko jej Weber, pochodziła z rodziny Tyszkiewiczów, właścicieli ziemskich z Niedźwiady. I tam
przyszedł do pracy Weber Stanisław, zbił go raja, pracował jako sekretarz gminny, poznał moją babkę, ożenili się, pobrali się i w Niedźwiadzie zamieszkiwali. Tam się urodziła moja mama. Za jakiś czas mój dziadek został przeniesiony do Lubartowa na stanowisko jakiegoś sekretarza do starostwa, ale nie wiem jak to się nazywało, i wykupił olbrzymi ten plac, na którym my teraz się znajdujemy, na których jest tutaj całe osiedle, pomiędzy ulicą Lipową, Chopina i 3 Maja. To mniej więcej obszar był 1 hektara i zaczął budować dom. W 20 roku ten dom skończył. Mama pochodziła z rodziny, gdzie była 4 dzieci, miała jeszcze 2 braci i dużo młodszą siostrę. Po skończeniu szkoły powszechnej czy podstawowej w Niedźwiadzie poszła do Urszulanek i skończyła gimnazjum w Urszulankach. Tam zrobiła maturę, następnie też wstąpiła na wyższy kurs nauczycielski i zaczęła pracować najpierw w Niedźwiadzie, a następnie w Lubartowie. I tu się rodzice poznali, w 1934 roku się pobrali i owocem tego związku jestem ja, jako najstarsza córka tej rodziny. Teraz, no więc, może wrócimy teraz tak po kolei. No, dziadek w 20 roku, jak mówię, wybudował ten dom z olbrzymim ogrodem. Starzy ludzie jeszcze pamiętają ten ogród, masę drzew owocowych, masę bzów. Do tej pory jeszcze koło ZUS-u rosną bzy posadzone przez dziadka, więc w 20 roku posadzone to ile mają lat. No i jeszcze, no co tam było, masę kwiatów i tak dalej. Natomiast pozostały plac stanowił targowice, przed wojną chyba też, nie pamiętam, nie wiem. W Kamzie w czasie wojny to też było wynajmowane na targowice. I oczywiście na zawod, jak to się mówi, na boisko sportowe. I tu się rozgrywały mecze piłki nożnej właśnie na tym tutaj terenie. Tak również to był plac, że tak powiem, zabaw dla wszystkich dzieci w okolicy, bo tu domów to nie było tyle co teraz, pojedyncze domy, więc wszystkie dzieci z ulicy Lipowej, Chopina, 3 Maja i Słowackiego, wszystko tu przychodziło bawić się, grać w piłkę, jeździć na rowerach różnego rodzaju, bardzo śmieszny, dzisiaj to w ogóle nie do pomyślenia, żeby na takich rowerach jeździć. No i tu była wielka, że tak powiem, frajda. No przyszedł rok 39, początek wojny. Ja z tego okresu pamiętam jedynie okopy w ogrodzie. Takie zakręcone okopy w ogrodzie. Byłam trzymana na rękach i to pamiętam. No miałam bardzo mało latek wtedy, ale jednak to pamiętam. No i urodziła się już moja siostra w 39 roku w styczniu, także myśmy obydwie tam były ukrywane. Nie wiem, prawdopodobnie, tak jak pamiętam, bo nie wszystko wiem z autopsji, niektóre rzeczy to słyszałam, 20 września weszli do Lubartowa Niemcy. Tak? Nie wiesz dokładnie. Gdzieś podawali, tak, że tam 18, gdzieś no, tak to tego. Nie musiało. No i oczywiście zajęli nas cały dom. To był duży dom, 8-izbowy, duże pokoje. Zajęli cały dom i jak pamiętam Niemców, to jako bardzo eleganckich, grzecznych, sympatycznych ludzi. W tym momencie, kiedy weszli i zajęli dom, tak to wyglądało. Częstowali nas czekoladami, pomarańczami. Pamiętam, że kiedyś przyjechał samochód i ładował na podwórku cały duży samochód pomarańczy. No, niestety ojciec mój zabronił nam absolutnie częstować się, brać od Niemców, czy to pomarańcze, czy czekolady. Kazał po prostu uciekać wtedy. No i tak było, także ślinka nam leciała do tych rzeczy, no ale niestety ojciec zabronił. Niemcy byli krótko, a jeszcze chcę powiedzieć, że moja babka Weberowa miała wykształcenie, że tak powiem, guwernanckie, domowe, natomiast znała świetnie języki niemiecki, rosyjski i francuski, więc z Niemcami sobie doskonale radziła. I do dzisiaj pamiętam, ona jedyna w całej rodzinie zupełnie swobodnie rozmawiała z Niemcami. No niedługo to trwało, Niemcy odeszli, natomiast wtedy zaczęli dokwaterowywać nam lokatorów do tego domu. Ponieważ ten dom miał wejście jedno od podwórka, a drugie wejście było od ulicy, taki był buduarek taki. Więc bardzo łatwo było lokatorów, że tak powiem, wsadzić. No i lokatorzy różnego rodzaju, pamiętam, że mieszkali jacyś państwo Włodarczykowie, mieszkali państwo Starzykowie. No babcia moja, bo już dziadek umarł, Weber w 20,
siódmym chyba roku, dosyć młodą. Więc była tylko babcia, najmłodsza siostra mojej matki też. I my z ojcem i z mamą i my we dwie. To, co mi wiadomo, 15 października do ojca zgłosił się pan Królikowski, pseudonim Taran, i został ojciec zaprzysiężony do Służby Zwycięstwa Polski, późniejsze ZWZ i AK. I oczywiście zaczęła się ta działalność. To tylko oczywiście wiem z opowiadań, z zapisków ojca i z różnych dokumentów. Ojciec się zaangażował tam całym sercem. Dla niego zresztą do końca jego dni najważniejsza była Polska i ten wielki patriotyzm wszczepił nam. Do tej pracy w konspiracji zaczął zaprzysięgać bardzo dużo ludzi, przede wszystkim całą swoją rodzinę. A chcę dodać, że ojciec był osobą apodyktyczną, to była wyjątkowo silna osobowość i nie było żadnego tam ale. Dyskusji. Więc oczywiście zaprzysiągł moją matkę, która była osobą bardzo delikatną i wrażliwą, no ale niestety nie było wyjścia, swoją siostrę Annę, późniejszą Krukową, mojej matki siostry Zofię i obydwu braci, kiedy wrócili, bo w pierwszej, w początku wojny byli jeden w Wilnie, drugi we Lwowie, bo tam się ożenili. Później ich, szwagra Kruka i oczywiście masę znajomych. Więcej nie umiem na ten temat powiedzieć, oprócz tego, że wiem, że w tym domu, ponieważ to był dom zakonspirowany, naokoło było masę drzew, jak mówię, także tam ogród był, drzewa duże, nie było nic widać, więc tu się odbywały ciągle jakieś spotkania, jakieś posiedzenia sztabu i tak dalej. Na ten czas my obydwie z siostrą byłyśmy odprowadzane na Pandurskiego do babci. Oczywiście nie bardzo chętnie się tam szło, bo tam był pokój z kuchnią i nas tam było stosunkowo dużo, bo jeszcze była jakaś kuzynka z Firleja, która tam się, nie wiem, młoda dziewczyna, która ukrywała, no i wujkowie, i babcia jeszcze żyła, malutki Januszek, więc było dosyć ciasno, ja wolałam swój dom, swoje zabawki, no więc wtedy już muszę przyznać, że nauczyłam się podsłuchiwać, więc byłam w tym dosyć dobra. W takim wieku. Tak, ponieważ rodzice ciągle coś szeptali, a ja się chciałam koniecznie dowiedzieć, czy zaprowadzą nas tam, czy nie zaprowadzą. No, więc ciągle gdzieś tam pod stół wchodziłam, gdzieś ucho przytykałam do drzwi i tak dalej. No i są rzeczy, które teraz będę opowiadała, które wiem właśnie z tych podsłuchów wtedy. No, ojciec mój, tak jak wiadomo, bo jest na to sporo publikacji, pełnił tam różne funkcje. Najpierw był, nie wiem czy najpierw, w każdym razie był adiutantem komendanta Jaworskiego Romana, pseudonim Jarosz, jeszcze miał jakiś pseudonim Grab chyba. Był oficerem radioodbiorczym i oficerem do spraw informacji i propagandy. To się nazywało Biuro Informacji i Propagandy. Tak, BIP. Tak. Przy okazji muszę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, przy okazji tej pracy ojca, że przez całą wojnę prowadził nasłuch radiowy. Radio było schowane w piecu kaflowym, wyjmowało się, oczywiście potem się dowiedziałam, wyjmowało się kafel i tam było schowane radio. Ojciec oczywiście na bieżąco słuchał zagranicznego radia, prawdopodobnie z Londynu. Jak również tam w piecu była broń ojca i jakieś tam dokumenty tam były ukryte. Natomiast, o czym chyba nikt nie wie w Lubartowie, bo przynajmniej jak mówię, to nikt nie wie, za tym dużym blokiem, na ulicy 3 Maja, były takie choinki. I tam są jeszcze tam jakieś pozostałości. Tam był dom pana Barca. I w tym domu, w piwnicy, była radiostacja. I tą radiostację obsługiwała niejaka pani Nowakowska. Ona zaraz wyjechała, tylko się wojna skończyła, wyjechała, no wiesz to, na bezpieczeństwa. I tam ciągle trzeba było nosić jakieś meldunki i stamtąd przynosić i tak dalej. Więc tak jak dowiedziałam się dopiero w latach 70., że do tych rzeczy byłam zaangażowana ja. O tym też również pisze pan Marian Derecki, który mi napisał, kiedyś przyszedł do mnie już też w latach, już, no ile lat temu, z 15 może, i przyniósł mnie wspomnienia z pracy z Społem,
gdzie między innymi opisuje mnie i właśnie pisze, że ojciec mój zaangażował wszystkich i nawet swoją malutką dziewczynkę. Jak to wyglądało? Wszywało się mnie w płaszczyk, w kurteczkę, gdzieś tam, jakąś karteczkę. Ja sobie szłam do pani Nowakowskiej, tam jakieś rozbierali mnie, to ja pamiętam. Rozbierali mnie, jakieś cukierki dostawałam, pobawiłam się, posiedziałam sobie, poczytałam jakieś książki, znaczy nie czytałam jeszcze wtedy, więc oglądałam jakieś tam książeczki, no i potem wracałam. To, co ja wiem z autopsji, to, co pamiętam, gdzie chodziłam, to chodziłam ciągle do Społem. Ciągle, no i tam, ponieważ moja pracowała ciocia właśnie, Krukowa, późniejsza. I tatuś tam był. No ojciec był, że był nauczycielem, że był w AK, to jeszcze był przewodniczącym Rady Nadzorczej z Społem. Na to są zdjęcia, dokumenty. Przy ulicy Kościuszki. Przy ulicy Kościuszki, więc miał tam dosyć dużo do powiedzenia, ciągle tam był. A że z Społem pracował również pan Jaworski i tam inni jeszcze akowcy, pan Gach. Więc tam była cała ta kolebka, że tak powiem. A ponieważ oni mieli, a Niemcy honorowali i tolerowali Społem, bo Społem prowadziło skup różnych płodów rolnych i to wszystko szło na wojnę, między innymi jajek, pamiętam, był skup, więc oni to po prostu tolerowali. Także ojciec mój zawsze przy sobie miał legitymację społemowską, jak również różne odezwy społemowskie w języku polskim i w języku niemieckim. I to go niejednokrotnie uratowało od aresztowania. Tak. Także ja tam chodziłam. Chodziłam do domu państwa Skaruchów, to jest na ulicy chyba Krętej, tak. Było tam Bocianie Gniazdo. I do państwa Reisnerów, tylko już nie pamiętam, gdzie to było. Wiem, że tam było dużo chłopaków i ja taka malutka tam chodziłam. Nie lubiłam tego chodzenia, ponieważ no, byłam jeszcze mała, no, ileż tam miałam lat, 7, 6, 7. Więc nieraz mnie raniutko budzili i musiałam tam pędzić i stukać i pukać, a jeszcze ludzie spali. Także były takie różne sytuacje. No ale niemniej jednak tak to wyglądało.